Witam, witam, tutaj Jazga, dzisiaj będzie miazga z tych oto trzech paczuszek. Zostawimy sobie tam na dole, może na osobny odcinek w sumie, bo te chyba wystarczą. Więc to odkładamy na bok, zobaczymy jak z czasem wyjdę. Tutaj na początek taka bardzo łatwa do otwarcia paczuszka, pyk. To jest paczuszka z Vinted, o ile się nie mylę. Przypomniało mi się dosłownie przed chwilą. Mam jakiegoś z papieru toaletowego owinięte, dobra, spoko. A i folii bombowej, dobra, chociaż tyle. Tutaj mamy figurkę z Batmana. I to jest chyba z... poczekajcie, Keller czy jakoś tak. Nie wiem. Mamy tutaj Riddlera. Człowieka zagadkę, proszę bardzo. Jest on z tej serii, tej samej z 95 roku, co... Two-Face, którego mam tutaj, którego też niedawno kupiłem, więc pokazuję figurki z Batmana. A ten Two-Face jest chyba z Batman Forever, o ile się nie mylę. A Riddler, możliwe, że też jest Batmana Forever, aczkolwiek tam grał go Jim Carrey i troszeczkę inaczej wyglądał z mojej przynajmniej wspomnień. Nie wiem, ale dość taki. I on kosztował, pojawi się wam cena na ekranie. Nie wiem, czy 24 zł, czy 25, mniejsza, no po prostu jakoś tak. I spoko. I tutaj taki fejsik. On mnie kosztował chyba 35, więc spoko. Mam już dwie figurki jakby z tej serii, Keller z 95 roku, więc jakby ktoś chciał jeszcze sprzedać, żeby miał ich więcej, to może napisać, proszę bardzo. Bardzo fajnie, cieszę się, że... zresztą ja bardzo lubię czarnych charakterów z Batmana. Cieszę się, że mam ich więcej. I tutaj jest kolejna paczuszka. Jeśli się nie mylę, to tu też coś powinno być tematycznie... tematycznie co do początku odcinka, czyli figurki. I figurki również z uniwersum DC. Tylko że, o mój Boże, taki worek śmieszny. Czekajcie, ja to tak rozbebeszę. O, kurde, ten to jest gigant. Tutaj mamy... Ej, on jest o wiele lepszy. Ja pierdziel, on jest o wiele lepszy niż na zdjęciach. Na zdjęciach wyglądał tragicznie. Dobra, mamy tutaj... Ej, nie, to było Warfit w ciul. Dobra, zobaczmy. Tutaj mamy tak, z DC mamy Supermana razy dwa, więc nie wiem po co mi w sumie dwóch Supermanów, ale mamy dwóch takich samych Supermanów, proszę bardzo, z pelerynką. O, taką kurczę gumową, fajną. Więc mamy Supermanów dwóch i mamy Killer Croka, kurczę, ale nie wiem z jakiej serii i brakuje mu ogona, więc troszeczkę lipa jeśli chodzi o ten ogon, ale spoko. O mój Boże, patrzcie się. Ej, ale czad. Podoba mi się to w ciul. Szkoda, że nie ma ogona. Jakby ktoś miał, to może podesłać sam ogon. Zapłacę. Nie no, spoko. Ej, nie, czart. Naprawdę podoba mi się ten Killer Croc. Mamy Killer Croca i mamy Lexa Lutora. Oczywiście w tym swoim skafandrze. Znaczy w tej sumie zbroi. I tutaj powinien być... A, jest głowa. Lexa Lutora, proszę bardzo. Za maską. No i mamy Lex Luthor w swojej zbroi. Ja się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę. No i zarąbiście. Mam kolejnych... czarnych charakterów dwóch z uniwersum DC i dwóch Supermanów, bo Supermana jedynie mam, już go pokazywałem, taką wersję z Justice League, o ile się nie mylę. A mam teraz takiego faktycznie Supermana w swoim stroju takim klasycznym. No i zajebiście, nie? Dobra, więc tak się prezentują te figurki. I nie no, czad, naprawdę jestem zadowolony z tego. W ogóle mam wrażenie, że on... On nogi w ogóle. Nogi z tego lwu, jak się nagle wypływał. Dobra, i zarąbiście. I tak, bo jak mu nogą ruszę, to on podnosi łapy. Ciekawe, co ogon robił. Szkoda, że tego ogona nie ma, no naprawdę. No ale dobra, trudno. Ale zajebisty Killer Croc. I tu ta paczuszka. No w sumie pokażę wam ten odcinek. Ten odcinek tak już jest króciutki, więc rozciachamy sobie to ostrożnie. Wiecie? Tak mega ostrożnie, bo tutaj jest coś takiego jak CD Action. CD Action razy 6, o ile się nie mylę, po 10 zł każde. I CD Action jeszcze w folii. I prawdopodobnie w tej folii je zostawię. Proszę bardzo, mamy CD Action, Assassin's Creed Chronicles Russia, Prince of Persia 2 Trony i Hostile Waters. Tutaj mamy, proszę bardzo, z którego to jest roku? 2017, numer 11.
gitara, naprawdę spoko. Dalej mamy... O, India, Assassin's Creed Chronicles, Beyond Good and Evil, zajebista gra, Holy Potatoes, A Weapon Shop i Eurofighter Tycoon. I to mamy z roku 2017 również. Proszę bardzo. Tutaj również mamy z 2017. Plakaty, plakat jest w środku, więc spoko. I mamy tutaj kolejny Assassin's Creed Revelation, Tom Clancy Rainbow Six Lockdown, Realms of the Haunting i Spacecom. Dobra, super. I to jest również chyba 2017. I z boku chyba jest napisane. Tak, 2017. Super. Dalej mamy Deponia, to mam. Start Horizon, Rainbow Six, czyli Rainbow Six, złota edycja, Prince of Persia, dusza wojownika. I to jest z roku 2017. Super. I w sumie to mi kosztowało 60 zł. Myślę, że to zajebiście. Mamy 2017, Layers of Pure Defense, Grid, The Way Awakening, Blackguards. Proszę bardzo. Dalej mamy z 2016. UFO, kolejne starcie, decydujące starcie i bitwa o Marsa, Guilty Gear i Suka. Nie wiem, czy sobie tego po prostu nie otworzę tak trochę i nie wykorzystam kodzików, gdzie są i włożę z powrotem, żeby po prostu było w folii, jako sama gazeta. Myślę, że... Nie wiem, zastanawiam się nad tym jeszcze, co z tym zrobić. Napiszcie w komentarzu. Proszę bardzo, takie tutaj dzisiaj nietypowe paczuszki. Myślę, że mega fajne. Szczególnie te figurki mi dzisiaj się mega spodobały. Proszę bardzo. Lex Luthor, nie no, zajebisty. I mamy też Riddlera. Więc myślę, że paczuszki jak najbardziej dzisiaj owocne. Do następnego odcinka. Elo, elo.